asked about who mowed the lawn. If you're different in person, then who wrote the songs? I don't change for the funds, ain't no bureau to change. They keep the trees in the bar, wait, I hold it, they keep releasing the bar. The problem is that they don't have any drive. You see me, I keep the keys in the car. Wait, I never let them diminish my value. The second they try it, the minute they have you. Your minutes are valuable, limits are malleable. You can go farther than ceilings allow you to. You can do anything, anything if you put your mind to it. You can do anything, but don't take my word for it. But this is the truth, it's infallible, true. Put it in use, it's invaluable too. All the bars are mixed with parables, true. This is knowledge, it's inflammable too. Wait, where they find this? Z Teatru Marzeń słynnego Old Trafford witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Oto skład gospodarzy. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-5-1, a właściwie jego ofensywny wariant. Tak, samotny napastnik ustawia się plecami do obrony, przytrzymuje piłkę i uruchamia wbiegających pomocników. Bardzo skuteczny sposób gry, ale wymaga dobrego... Czy będzie prowadzenie? Dobra interwencja we własnym polu karnym. Awar. Amavi. Zobaczymy, co teraz zrobi. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Laurent Blanc, przy piłce Figo, przy piłce Michael Laudrup. Występ w tym meczu będzie jego 50. wejściem na murawę w tych barwach. Pierwszy taki krok milowy za nim. 50 meczów strzeliło jak z bicza. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu, strata piłki. Nelson Semedo. Sergio Ramos. Awar. Mbappé. Wymieniają piłkę między sobą. Teraz Bobby Moore. Teraz Rio Ferdinand. Mbappé. Piłka wraca do podającego. Ależ przeczytał to jak profesor. No, zaczynają tam go naciskać. Nękali rywali do skutku, aż wreszcie zmusili ich do błędu w środkowej strefie. Mbappé. Ależ szansa na prowadzenie. No i bramka! Cisnęli właściwie całym zespołem i proszę bardzo, wysoki pressing się opłacił. Wymuszenie na przeciwniku błędu było tylko kwestią czasu, a po błędzie znakomicie wykorzystany prezent. Nie, nie prezent. Zasłużyli sobie. Brawo za determinację i skuteczność. Trener każe całej drużynie grać pressing. Jeśli dobrze przycisną rywali, doprowadzi to do strat, a w efekcie do kontr. A teraz Sanchez. Odzyskanie piłki po tym zagraniu. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Postanowili rozegrać to krótko. Tracą piłkę po tym podaniu. Ładnie się znalazł na skrzydle. Są Maximę. Amavi. Awar. Sissoko. Będzie bramka! Aj, niewiele brakowało, niestety. Laurent Blanc teraz. I piłkę przejmują rywale. Nie ma gwizdka. Może spróbować szczęścia. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Luis Figo teraz. Hugo Sanchez. Co teraz zrobi? Kapitan Hugo Sanchez na bramkę. Co za obrona najwyższej klasy, parada.
Ale świetnie zgubił obrońcę. Wybija piłkę w groźnej sytuacji. Ma dużo miejsca na skrzydle. Andrew Robertson. Hugo Sanchez. Dobrze próbował, ale stracił. No, ma miejsce na skrzydle. Sisoko. Piłka wędruje jak po sznurku. No i strata piłki. Marcus Rashford. Sanchez. Nie jest sam. Laurent Blanc teraz. Wyraz twarzy mówi wszystko. Nie tak powinna wyglądać dobra współpraca. Konieczny daleki powrót po piłkę. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Aouar. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Saint-Maximin. Odbiła się ta piłka od obrońcy, więc będzie rzut rożny. Dośrodkowuje z rzutu rożnego. O tym strzale raczej będzie wolał zapomnieć. Główkował, ale spudłował. Tak, źle podszedł pod piłkę. Uderzył głową bardzo niecelnie. Zupełnie zmarnował okazję. Blanc, popatrzmy. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Rozrzucenie do boku. Brawo, ładnie odebrał. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Laurent Blanc teraz. Ma sporo możliwości. Dobrze prowadzi piłkę. Zobaczmy, co zrobi. O, był naprawdę blisko, gdyby nie spalony. Sisoko. Wan-Bissaka. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes. Saint-Maximin. Pokazują mu się partnerzy. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Marcus Rashford. A teraz przy piłce Figo. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Berchwin patrzy, gdzie koledzy. Niedokładne dośrodkowanie i piłka wychodzi na aut. Ponownie aut. Sergio Ramos. Marcus Rashford. Blanc, popatrzmy. No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Berchwin. Co teraz zrobi? Mbappé! Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Zobaczymy, co teraz zrobi.
Ależ przeczytał to jak profesor. Michael Laudrup teraz. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? A teraz przy piłce Figo. Hugo Sanchez. Cierpliwie teraz konstruują akcję. Nie dają rywalom przejąć piłki. Sanchez. I wyrównanie. Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Sissoko. Aouar. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Niezła okazja do kontry. Podanie do Figo. Szansa na objęcie prowadzenia. Co tutaj się teraz stało? Pięknie rozwijał się ten kontratak. Rywale się pogubili, ale wykończenie lepiej nie mówić. Brawa za sam pomysł. Oby nie zabrakło im potem energii włożonej w ten nieudany zryw. No i kolejne jego dobre podanie. Nie jest sam. Laurent Blanc teraz. Hugo Sanchez. Może spróbować uderzenia na bramkę. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Ależ fenomenalnie to zrobił. Piłka posłana równo w dolny róg. Takie strzały ciężko jest bronić. Wspaniale to zrobił. Spojrzał na piłkę, przymierzył, a następnie z zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka. Kylian Mbappé. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Tracą piłkę po tym podaniu. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Teraz na pewno! Wybronił teraz potężną bombę. Brawa dla bramkarza. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Ładnie rozegrany rzut rożny, ale koniec końców nic z tego. A teraz Sanchez. No, mogą teraz skarcić rywali. Michael Laudrup teraz. Na piłkę, co teraz zrobi? To musi być gol! Pewna interwencja bramkarza wyjaśnia sytuację. No, może teraz centrować. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Gdyby nie fantastyczna interwencja bramkarza... Próba Hugo Sancheza. De Gea pewnie obronił ten strzał. Sissoko. Bergwijn, Wan-Bissaka. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. Dobrze rozwija się ta akcja. Laurent Blanc teraz. Hugo Sanchez. Niestety strata piłki. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Ależ przeczytał to jak profesor. Marcus Rashford. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Hugo Sanchez. No, może coś z tego będzie. Jak rozwinie się ta akcja? No, dobrze przeczytał to obrońca. I Rio Ferdinand. No i strata piłki. Będzie chyba podawał. Ma sporo możliwości. Piłka idealnie za plecy obrońców. Kapitalnie obronił. Świetna interwencja. Krótko rozegrali ten ruch. Zobaczymy, co teraz zrobi. Co teraz wymyśli? Laurent Blanc teraz. Na piłkę, co teraz zrobi? Hugo Sanchez! Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze.
Teraz już przeciwnik ma dużo większą stratę do odrobienia. To pozwala uspokoić grę i zorganizować. Rywalowi będzie bardzo trudno. Amrabat i teraz bardzo ważny przechwyt. Ostatnie 4 minuty regulaminowego czasu gry przed nami. Marcus Rashford. Sędzia pokazuje, że mogą grać dalej. Gwizdek i mamy rzut wolny. Aouar. Mbappé. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Ostatecznie nic nie będzie z tego ataku. Dośrodkowanie z rożnego. Niewykorzystana okazja z rzutu rożnego. Końcowy gwizdek i koniec meczu. Kibice biją mu brawo i w pełni zasłużenie, bo zagrał dzisiaj naprawdę fantastycznie.